Olimpia Zambrów przegrała już 5 mecz z rzędu. Tym razem uległa Pogoni Siedlce 1-2. Obie drużyny atakowały od początku, stwarzając sobie po kilka dogodnych sytuacji. Jednak pierwsza bramka padła dopiero w 36 minucie. Prowadzenie Pogoni dał Adam Czerkas. Już 2 minuty później biało-niebiescy wyrównali po stałym fragmencie gry. Gola zdobył Kamil Zapolnik. Pod koniec pierwszej części gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Damian Guzek. Mimo przewagi jednego zawodnika, piłkarze z Zambrowa w drugiej połowie nie dominowali. To przyjezdni stwarzali więcej sytuacji. Zwycięską bramkę w 82 minucie strzelił Łukasz Zaniewski. Po tej kartce cały czas wierzyłem, że możemy zdobyć te 3 punkty. Myślę, że przed meczem, tak jak wspominałem chłopakom, że te zmiany, które mamy, które są, to są wartościowi chłopcy i każdy z nich, który wejdzie, może wnieść dużo dobrego. Tak się stało, strzeliliśmy bramkę. Olimpia nie zdobyła żadnego punktu od ponad miesiąca. Choć Zambrowianie zajmują pozycję w dolnej części tabeli, trener Krzysztof Zalewski liczy na odwrócenie się złej pasy. Teraz ta maszynka się zacięła. Na taki jest sport. Pracujemy, myślimy i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby było jak najlepiej. Olimpia Zambrów najbliższe spotkanie rozegra na wyjeździe 19 października z Concordią Elbląg. Wigry Suwałki przegrały w Krakowie z Garbarnią 0-1.